Jak się zaczęło? Zaczęło się chyba od słuchania The Beatles, innej muzyki, ale The Beatles najbardziej było takim impulsem, po którym jako dziecko miałem poczucie, że chcę występować na scenie. No tak w skrócie to najpierw poezja śpiewana, o ile na przykład Psychobójca Talking Heads się mieści w kategorii poezji śpiewanej. I zespół, Obsesja, w dwuchrokowych zespołach byłem, później byłem w wojsku, później, znaczy to już wcześniej kabaretem się zająłem jeszcze w Koszalinie, później byłem w wojsku, w trakcie wojska pierwsza paka, festiwal kabaretowy w Krakowie, no i później w Kraków Larat Studio, studium aktorskie, jakiś czas u Rafała Kmity i później już solowo zacząłem na scenie funkcjonować. W sumie tego solowo nie było aż tak dużo, bo to a to miałem muzyka, a to Marek Grabie ze mną występował. No później tu współpraca z Zielonogórskim Zagłębiem Kabaretowym, czy ze środowiskiem zielonogórskim, bo już Zagłębie razem zakładaliśmy jako Zagłębie. Także i filmiki. No i po drodze rzeczywiście aktorskie zadania były pod postacią teatru telewizji. Dwóch spektakli aktorskich w tej chwili w Teatrze Kapitol w Warszawie. W spektaklu Dajcie mi tenora. No i już na scenie przez chwilę kontynuacją współpracy jakiejś tam z kabaretem potem. Po rozwiązaniu kabaretu potem z Dariuszem Kamesem przez 3 lata bodajże współpracowaliśmy. Także jest to dość bogato, ale w skrócie tak by to brzmiało. To, że postanowiłem sam zacząć pisać swoje rzeczy i sam tworzyć, było wynikiem tego, że był we mnie potencjał twórczy. Ja przede wszystkim zawsze czuję się twórcą. Jakby forma, jaką przyjmuję twórczość, jest wtórna wobec tego, że lubię kreować, lubię stwarzać, lubię pisać, wymyślać. I czy to będą pisanie tekstów, czy reżyseria, czy pomysły jakiekolwiek, nie ma takiego znaczenia. Bardzo lubię ten proces twórczy. Natomiast po ukończeniu Lord Studia, studium aktorskiego, przez chwilę jeszcze byłem w autorskim kabarecie Rafała Kmity. Jednak chyba takie indywidualne dążenia wygrały i ostatecznie w 1994 roku bodajże postanowiłem jednak napisać swój pierwszy program, swój set taki chyba pamiętam 25-minutowy, półgodzinny. No i zakładałem, że pojadę na festiwale, jeśli, że tak powiem, będą wyraźne sygnały, że to jest dobry kierunek, to przy tym pozostanę. No i chyba najważniejszym momentem dla mnie była taka nagroda w Ełku. Wygrałem pierwszy Ełk i przewodniczącym jury był Stanisław Tym i chyba on takim trochę ojcem chrzestnym moim, chcąc nie chcąc, został. No tak, tak, tak. I ten impuls sprawił. Natomiast tak samo chętnie biorę udział w filmach, czy jakichkolwiek projektach okołofilmowych. No oczywiście postać Józka nie była przypadkiem, tylko był wynikiem przemyśleń. Mój pierwszy program był dość statyczny. Po prostu stałem przy mikrofonie, mówiłem. Pamiętam, że sugestia Asi Kołaczkowskiej, obecnie z kabaretu Hrabi, pamiętam jak powiedziała, że wszystko fajne teksty, tylko że stoję jak patyczek, że szkoda tej przestrzeni, żeby to jakoś zagospodarować. I pamiętam, że siedziałem i zastanawiałem się, jak ożywić postaci. I się zastanawiałem w ogóle, jak powstają nośne postaci. I biorąc za przykład takie klasyki jak Chaplin, Flippy Flap, Harold Lloyd, Buster Keaton,
stwierdziłem, że rzeczywiście taka z krwi i kości postać, która i specyficznie mówi, fryzurę, ubiór ma specyficzną, zachowanie specyficzne, że im mniej przypadkowych rzeczy, tylko im bardziej taka kompletna postać, tym ta postać silniej oddziaływuje. No i po części jeszcze skorzystałem z czegoś, co u Junga się nazywa strumieniem świadomości. Zresztą jest to taka technika też pisarska, polegająca na tym, że te pierwsze myśli, które przychodzą do głowy, nie poddajemy filtracji, tylko to, co przychodzi do głowy, się pcha. Oczywiście gdzieś tam finalny filtr musi być, żeby to ułożyć w dowcip, ale często zdarzało mi się w postaci pana Józka śmiać na scenie z tego, co powiedziałem, bo czasem impuls powiedziałem i po sekundzie docierało do mnie, co ja wygaduję, że takie durdoty. A strój Żółty Golf też był wynikiem takich poszukiwań. Szukałem czegoś, co na scenie nie będzie zasłaniać moich ruchów, czyli marynarka zasłaniała, jakieś kamizelki zasłaniały, koszula też była troszeczkę tak w samej koszuli, się to nie podobało i któregoś na tym, kurczę, golf jest chyba jedynym takim obcisłym strojem akceptowalnym u mężczyzny społecznie. A jednak to krok od baletowego stroju, gdzie ta obcisłość, każdy ruch pokazuje, nie jest zasłaniana. A żółty kolor, no to wiedziałem, raz, że lubię żółty kolor, drugi raz, że wiedziałem, że żółty kolor jest dobrze zapamiętywany. No i tyle. Ogromną przyjemność sprawia mi też kreowanie postaci filmowych, czyli granie przed kamerą. Równie mocne tendencje mam do reżyserowania. Lubię i tworzyć, mieć wizję tego, jak to ma wyglądać, ale też samemu się wcielać. Różne mogą być role. Oczywiście nie celuję zaraz w ambicje typu Hamlet czy jakieś mocno dramatyczne, chociaż różnie bywa. No, w polskim gównie była to w sumie i komiczna, i dramatyczna postać, taka bogata. No, dobrze się grało w polskim gównie, ponieważ tą postać sobie sam od początku do końca wykreowałem w głowie. Kiedy znalazłem Wąsiska i odpowiedni strój, wpadłem na plan, to i Tymon, i Grzesiu, reżyser byli zachwyceni, tak, że jest punkt. No i później kreowanie postaci, miałem dużo czasu na to, bo film jakoś, nagrywanie 5-6 lat trwało, także był czas, żeby się ta postać modulowała, ale rzeczywiście lubiłem zaraz po przyjeździe wbić się w ten strój, dokleić sobie wąsy i już dodawać sobie takiego trochę urabura, a nie muszę takiego taksówkarza, pana Henika, takiego coś tam i tak dalej, także z tego, co wiem, wyglądam dość wiarygodnie. Już najbardziej mi się śmiać chciało, jak kiedyś w tych Wąsiskach, ale w stroju ochroniarza z kabaretu stałem gdzieś przy występie jakimś plenerowym i jakoś tak niechcący stanąłem blisko wejścia i co chwilę ktoś wchodził i mnie pytał, czy może wejść. Ja tu nie odpowiadam za to. Jakoś tak podejrzliwie na mnie patrzyli. Takim moim komediowym największym autorytetem, miałem różne etapy. Początkowo pamiętam, że w dzieciństwie zaśmiewałem się z Harolda Lloyda, także z Flipa i Flapa Chaplina, ale pamiętam, że z jakiegoś powodu Harold Lloyd mnie po prostu doprowadzał do rozpuku. Ale to maluszek byłem taki, nie wiem, może przy szkole, może już tam pierwsza, druga klasa. Nieco później, parę lat później pojawiła się, chociaż tam bliżej szkoły średniej już. No ale kiedyś szkoła średnia, tak, no to powiedzmy jakieś 14 lat miałem. Bardzo, bardzo mocno mi się Woody Allen spodobał. No a za sprawą Woody Allena też się stand-upem zainteresowałem, bo ja nigdy nie interesowałem się kabaretem jako takim. To troszeczkę przez przypadek trafiłem do kabaretu. Raczej to była muzyka, film. A że kolega mnie namówił na kabaretowe działanie, no to tak się rozkręciłem w tym kierunku. Natomiast stand-upem zainteresował mnie Woody Allen. Gdzieś w opisie, w jego biografii, gdzieś około 96 roku doczytałem, że zajmował się stand-upem.
W związku z czym momentalnie, jako że był moim idolem, stand-up od razu trafił w krąg moich zainteresowań. No ale wiadomo, jak to w 96 roku ciężko było mieć dostęp do czegoś, co ma jakikolwiek związek ze stand-upem, także wiedziałem, że jest to solowa forma, taka bardziej do ludzi i że z perspektywy czasu wiem, że intuicyjnie spora część mojego programu była stand-upowa. Rzeczywiście można to wprost nazwać stand-upem. W opisie, w dossier miałem nawet tam w 90-tych latach miałem opis, że program Grzegorza Hamy nawiązuje do tradycji amerykańskiego stand-upu. A jako, że to nic nikomu nie mówiłem, to z czasem o tym stand-upie nie mówiłem, natomiast później kupiłem zachodnie podręczniki do stand-upu, no i internet, YouTube zrobił absolutną rewolucję, ponieważ tego materiału jest mnóstwo teraz przetłumaczonych. I muszę przyznać, że te dwa nazwiska, Carlin, Louis C.K., rzeczywiście są takimi, które są to takie autorytety i chyba najbardziej Louis C.K. w tej chwili mnie inspiruje, bo to też taki gościu z brzuszkiem, po rozwodzie, 40-parolatek i jak słyszę te jego tematy, to stwierdzam, aha, to o takich rzeczach można mówić i można mówić w ten sposób. Wbrew temu, iż ludzie zazwyczaj postrzegają mnie jako występującego solowo, to tak naprawdę od kilkunastu lat pracuję z Jarkiem Jarosem. Ja myślę, że układ gwiazd był odpowiedni, żebyśmy się spotkali, bo ja się urodziłem 2 stycznia i on się urodził 2 stycznia, więc w jakiś sposób porozumienie między nami jest takie często bezsłowne. Czasami wynikają z tego też jakieś problemy, bo się okazuje, że lepiej słownie się porozumiewać czasem, ale... Znaczy, jeśli chodzi o Jarka, no to przede wszystkim jego taką genialną cechą jest to, że przy współpracy ze mną no właściwie często trzeba się pogodzić na to, że się robi background, bo ja rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że mam to silne amplua, że jestem widoczny na scenie i mocno się wyróżniam. Natomiast Jarek z góry przyjął taką rolę mniej wdzięczną, czyli bycie tym tłem, że jest lider z przodu i jest tło, ale czasem, że robi pan Józka, ja mówię z Jarkiem Jarosem, czasami zdziwioną minę widzę, ja mówię, no Józek odpowiada na pytania, tak? Ktoś zadaje te pytania. A, no tak, pan Jarek. Także czasami jest to prześmieszne zjawisko, bo to mówię, to już kilkanaście lat i audycje w Trójce i na scenie. No i piosenki, jak ochroniarz, także ten Jarek się pojawia częściej niż by się wydawało. No i przede wszystkim jest ogromnym wsparciem na wyjazdach w trasie, bo to... No czy też pracujemy nad tekstami razem, czy... No po prostu samemu też nie pracuje się dobrze, bo samemu jest monotonnie. Zawsze ten drugi mózg, drugi umysł, który coś podpowie, coś zmieni, chociaż trzeba przyznać, że Jarek też jest typem introwertycznym i czasami jak jest jakiś problem, nie wiem, piszemy tekst, trzeba by tu coś zmienić. Nie? Zapada głucha cisza. Ja się zastanawiam, Jarek się zastanawia. Czasem dobra jest osoba, która rzuca tak zwane mięso, jak ja to nazywam, czyli ktoś powie, najgorszą głupotę powie, ale ta głupota coś tam w mózgu inspiruje, z tej inspiracji wychodzi coś dalej, także coś, co pobudza tą pracę twórczą. Ale to mam też takich znajomych, z którymi czasem razem pracuję. O, Marek Grabie jest świetnym współtekściarzem czasem. Znaczy czasem piszemy razem, a świetny jest zawsze. Grupa filmowa IOI, no to było takie poruszenie w środowisku zielonogórskim. Zainicjował to, zdaje się, no nie wiem, czy Władek Sikora. No na pewno trzy ważne postaci to Władek Sikora, Aśka Kołaczkowska i Dariusz Kamys. To były takie aktywne osoby, które zaczęły kręcić te filmiki i na pewno takim przeskokiem
myślowym było to, że się da. Że zwykła kamera VHS, jakiś pomysł kręcimy. Później dubbingi się często robiło tak, że w czasie rzeczywistym leciało, trzeba było trafiać. Że nie w komputerze montaż, podstawianie pod usta, tylko leci film i się dubbingowało, podkładało tekst. Byliśmy w pewnym momencie w tym nieźle wyćwiczeni. No i chyba to było takie najfajniejsze, że to się okazało takie proste, że jednak myślenie o tym świecie filmowym stwarzało w głowie taką dużą fosę, ogromny mur taki nie do przebicia. Oczywiście wiadomo, że pełnometrażowy film to inna praca, inne nakłady i no, to jest moloch w porównaniu do króciutkich filmów, krótkich pomysłów. Tak jak mówiłem o Ajoju i o tym, że runął ten mur dzielący od wielkiego świata filmu, dzięki tym kamerom VHS dało się nagrywać krótkie filmiki, krótkie formy filmowe, które poszły w świat za pośrednictwem internetu i nie tylko, bo pojawiały się później w telewizji i okazało się, że można zacząć przygodę filmową bardzo tanim kosztem, że pomysł tak naprawdę był w tym wszystkim najważniejszy, a nie jakość techniczna. Tak samo przy ostatnim Samotniku, no jest to kolejny dowód, że znowu ten mur dzielący nas od Hollywood nie jest aż tak wielki i że można obecnie no własnymi siłami zrobić film, a dzięki temu, że i efekty komputerowe stały się też bardziej dostępne. No nikt tu nie posiada jakichś mega machin, takich jak te hollywoodzkie, czy takich ekip, ale cała ekipa od ostatniego Samotnika, no to są fascynaci, którzy podejrzewam niejedną nockę spędzą przy komputerze i mimo, że on będzie tam renderował wolniej, to ich na pewno nie powstrzyma. Po prostu człowiek budzi się rano i sprawdza, jak rendering wyszedł. Czy efekt jest ten taki, czy nie. Zmienia się i znowu się zestawia na noc. Ale jedno w co wierzę, że chłopaki, którzy dbają o to, Amadeusz, Bartosz, no są zapaleńcami. I bardzo fajne jest to, że jeśli ktoś ma pasję, potrafi rzeczywiście tą pasję przekuć w konkretne rzeczy. Bardzo mi trudno powiedzieć, jak ten film będzie wyglądał, ale na podstawie tego, co już widywałem, jak wygląda praca chłopaków, to jestem pełen dobrych nadziei. No mam nadzieję, że aktorsko dałem sobie radę i wszyscy, że tak powiem, zagrali tak jak trzeba, no bo jeśli to będzie, to będzie wyglądać na to, że powstanie bardzo, bardzo dobry, profesjonalny film.